Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Secret Agent Clank. I zaczęliśmy w menu, bo zapomniałem wejść do poziomu. Tak, jestem kupa. Najpierw synchronizacja skrotu jesteśmy, więc dół, góra. No i myk. I dysk mi świeci w twarz. Świetnie. Tu chyba byliśmy, co nie? Tak. Podniebne dachy. No tak. Garz z boty. I jak postanowiłem w ogóle z tymi poziomami dodatkowymi, czyli tymi gadżet botów i Ratcheta, że po prostu zrobimy dwa odcinki dodatkowe, a może trzy, bo te Ratchetowe dodatkowe misje są naprawdę długie, ale no najprawdopodobniej będą, więc takie macie potwierdzenie. No a teraz no kontynuujemy, musimy uratować Clanka, bo coś tam na jego zasadzka się zrobiła. No i teraz my, gadżet boty, musimy go uratować. A nie, że tutaj, nie wiem w sumie co. Ale tak, gadżet boty to jest kolejny nowy tryb gameplayu i zupełnie się różni od gadżet botów, które dotychczas były. Czyli od Ratcheta jedynki? Czy to były wreszcie jedynce? Tak, były. Czyli jako niepotrzebne w ogóle duperele, które czasami się używało tylko raz w grze i tyle. Tak tutaj, na serio, są one bardzo fajne, pożyteczne. Ale mniej więcej ich zabawa wygląda tak samo jak w Size Matters, czyli mamy cztery podstawowe komendy, czyli podążanie za mną, atak, naprawa i oczekiwanie. Więc tak, podążanie za oczywiście sprawia, że gadżet boty zaczynają podążać za mną. To jest chyba jasne. Atak, czyli przyłączają się na tryb ataku, czyli że jeżeli gdzieś w pobliżu są przeciwnicy, to zaczynają ich atakować. Chociaż możemy właśnie sami zaatakować i ten sygnał automatycznie się wysyła. Naprawa. Jak widzicie, pod naszymi trzema ikonkami jest... jak się przełączało? A, dobra. Są paski życia. Te paski życia oczywiście wskazują na to, ile procent życia ma dany gadżet bot. I po prostu naprawa sprawia, że możemy się naprawić do maksymalnej liczby życia. Jeżeli chodzi o oczekiwanie, to po prostu możemy sprawić, że gadżet boty zostają w miejscu, gdzie stały, i wtedy pojawia się takie bardzo pomocne strzałki, gdzie zostawiliśmy je. Oraz jak widzicie, też ikonki gadżet botów wskazują, jaki dany sygnał daliśmy. Pod kółkiem jeszcze mamy dodatkowy ruch, czyli taką jakby wieżę gadżet botów. Przydatny ruch, nie powiem. Dzięki czemu możemy dostać się w wyższe miejsca. I w sumie do tego się tylko przydaje. A, i chodzić dzięki temu możemy po wodzie, tak jakby. Przechodzić, utrzymując naelektryzowanego gadżet bota, możemy dzięki temu przechodzić po wodzie. Bo tutaj normalnie, o fajnie, chodzę sobie po wodzie, się pluskamy. Naelektryzuje się. No i dupa. Więc teraz musimy się zjednoczyć, no i przejść tu. No i tada. No i tu mamy Clanka. I musimy oczywiście go uratować. To możemy zniszczyć? Nie. To jest coś na rodzaj chyba nawiązanie do Bonda, gdzie był laser, który przecinał mu no prawie pewne czułe miejsce. No i nice.
No więc teraz musimy ścigać tego złego gościa. No jak widzicie, gadżetboty mają bardzo mało tych dodatkowych zadań. Jak widzicie, tutaj mają tylko dwa. I chyba tak mniej więcej jest, że po prostu po dwa, nie wiem, po trzy są te zadania gadżetbotów i koniec. Chyba tylko jedno ma dwa. Jedna misja ma chyba tylko dwie, mi się zdaje. No ale cóż, no jak widzicie, tutaj mamy nowe rzeczy, którymi są upgrade'y dla broni. Na razie póki co są tylko dla Ratcheta, ale później też będą dla Clanka. Kopnięcia Clank Fu. Ja i tak tego nie użyłem, więc nie będę... Chyba tego kopnięcia całego Clank Fu nigdy nie użyłem w całej grze. Znaczy, użyłem tylko, żeby zobaczyć, co to jest. I tyle. Ale żeby jakoś to używać w walce samej, to nie. Bo jak normalnie w Ratchecie i Clanku próbuję, staram się wręcz w większości tylko kluczem posługiwać. Jak ta gra, bardziej się tu staram brońmi. To po prostu się nie da. Albo staram się po prostu niezauważonym rozwalić wszystkich. Ale no, po prostu czasami się nie da, jak na przykład w tym miejscu. Jest tu pewien upgrade, którego w sumie do dzisiaj nie rozumiem, co on robi, jak ktoś może mi... Ale w sumie na razie go nie będę poruszał, bo jeszcze go nie ma tutaj. Więc po co mam poruszać jego temat, skoro go jeszcze nie ma? Co nie? Więc jak będzie, to poruszę jego temat. Dobra. Oczywiście nasze kochane lasery powracają, które można bezpiecznie ominąć. Nie mamy jeszcze żadnej innej broni niż nasze muszka. Przez chyba jeszcze tak ze dwa poziomy będziemy się musieli męczyć tylko z muszką. Bo później coś tam jeszcze dostaniemy z broni. No serio, niektóre bronie wam gra sama daje. Po prostu jak widzieliście tutaj w pierwszym odcinku była muszka. Chyba dostaniemy jeszcze spinkę. O kur. Spinkę wybuchową i... Co tam jeszcze było? Musielibyście zobaczyć te broni, żebym wam wyjaśnił, ale spinka wybuchowa działa mniej więcej jak wszystkie te granaty z poprzednich Ratchetów i Clanków. Z poprzednich części Ratcheta i Clanka. What the hell? A, no i z każdym upgrade'em dostajemy więcej tych muszek, że no jak widzicie, no upgrade drugi to wystrzeliwuje aż dwie na raz. No i teraz dostajemy gadżet, który jest okropny, znaczy uniklucz. I to nie jest ten sam uniklucz, który raczej ma, to znaczy tak, tamten to jest omniklucz, ale no dobra, nieważne. To jest minigierka. I bardzo tych minigierek nie lubię. Bo są strasznie powtarzalne i w ogóle nieciekawe i często same siebie przedłużają niepotrzebnie. Kurde, co mogłem zrobić? Albo po prostu jestem dla minigierki. To też by wyjaśniało dużo. W sumie. Nice. No i ten uniklucz sprawia, że po prostu możemy przechodzić dalej lub w miejsca, gdzie nie musimy chodzić, bo też są skrytki, gdzie są tytanowe śruby i po prostu ta skrytka pozwala ten klucz pozwala tam dotrzeć. Po prostu nie wszystkie nowe śruby są
umieszczone w takich oczywistych miejscach bardziej. No bo w sumie, no nie wiem, jak to jeszcze bardziej wam to wyjaśnić. Lepiej, zasady tego klucza. Jakby się ktoś zastanawiał, co to jest, to tu są turret, wieżyczka bojowa. Kiedy uruchomimy jeden z tych laserów, to po prostu one się pojawiają i robią niezły rozpierdziel robią. O, wreszcie użyłem tej zmiany. No to użyję. No i mam tutaj parę takich kolorowych znaków. I jest też znak tęczowy, który po prostu... LOL. Który po prostu... niszczy wszystkie znaki, które... danego koloru, który dotknął najpierw. Czyli na przykład teraz dotknąłem tego fioletowego, czy tam niebieskiego i rozwalił się wszystkie te niebieskie. To fioletowe. Coś tu jest ciekawego. Holocaster, nie stać mi nawet na niego. Dobra, nic, ale jak widzieliście przed chwilą, dostaliśmy bombę spinkową. I bomba spinkowa to jest bardzo OP przedmiot. Jak widzicie, na jednego hita tych ma ludków. Ninj. Taki. Niech się tu zbiera. O, skończyła mi się amunicja. Dobra. Nie ma pośpiechu, Ja się nigdzie nie śpieszę. Znaczy, no w sumie się śpieszę, żeby zrobić ten odcinek, ale dobra. No. Wszystko zrobione. Na luziku. O, i to jest moment, który ćwiczyłem, żeby przechodzić go zawsze cicho-ciemnie. Tak go nazwę. Chociaż dużo z niego można dostać expa, ale szczerze powiedziawszy, nie chce mi się. Pyk. No i teraz rozwalimy tego gościa, bo on jest głupi. O, ale go wyzwałem. Dobra, teraz kolejny. No i teraz będziemy musieli przejść przez środek, żeby ten gość nas nie zauważył. Bo bądź co bądź, w jaką stronę przeciwnik patrzy, to też jest ważne. Bo może równie dobrze się patrzeć może chociaż lekko z punktu widzenia takiego realnego was widzieć, to uwierzcie mi, to działa. Na serio, ludzie za tą grą postarali się, jeśli chodzi o wykrywanie nas przez przeciwników. Po prostu lepsze wykrywanie niż Metal Gear. Scena chyba już nie zauważy gość. Okej. No i tu jest ta karta, o której mówię. Nie rozumiem jej kompletnie. Szczerze powiedziawszy, to wygląda mi jak glitch jakiś. Nie wiem, po co ona jest. Dlaczego ona jest. Całego jej bytu nie rozumiem. Znalazłeś czerwoną kartę. No i więcej tych kart nie ma. Jest tylko ta czerwona i tyle. To jest właśnie najdziwniejsze. No niby ją zbieram i w ogóle, ale... nigdy nie wiedziałem, żeby była potrzebna. Najgorsze jest to, że trzeba przy niej zginąć, żeby ją zdobyć. To jest najgłupsza rzecz z tej karty. Jeżeli chodzi o tą kartę, o. Najgłupsza rzecz, jeśli chodzi o tą kartę. Żeby ją zdobyć, trzeba zginąć. Więc nie jestem pewien, czy to jest fabularnie potrzebne, czy po prostu o... twórcy sobie stwierdzili, a damy coś takiego. Chyba, że może, nie wiem, moja kopia w ogóle jest jakaś dziwna i mam tą kartę. Tutaj chociaż nie powinna być, to by wyjaśniało zniszczone tekstury. Może tak naprawdę ja kupiłem jakąś wersję bety gry. I nie wiedziałem o tym. O, albo jeszcze lepsze pytanie, czy...
W wersji PS2 ta karta też jest? Też się w sumie zastanawiam. Bo nigdy się tak zbytnio nie wgłębiałem w wersję PS2. Jak mówiłem, no nigdy nie miałem potrzeby po prostu. Pyk, pyk. Myślałem, że przelecę. Że wiecie, że przejdę przez to. Go through walls i te sprawy. Wiecie, o co kaman. W sumie zobaczę, co się stanie, jak jego kompletnie oleję. Może to będzie błąd, a może nie. To wkrótce dowiemy się. Pixel 2K16. Najlepszy polski poeta. Najlepszy poeta na polskim YouTubie. Na serio, nie lubię tych quick time eventów. Jakby był chociaż, nie wiem, lepszy sposób na nie. To byłoby fajnie. Ale nie lubię po prostu. Jestem wrogiem numer jeden, jeżeli chodzi o quick time eventy. No i tu mamy broń dla Ratcheta. Bardzo dużo broni znajdujemy dla Ratcheta. Ratchet dostaje strasznie dużo darmowego staffu. Jeśli mam być szczery. Dobra, znowu to. Tego jest po prostu od nasrania tej minigierki. W każdym poziomie jest praktycznie. Bo ja czegoś nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że jest po prostu w każdym poziomie. Coś tu jest niżej. A dobra, nic tu nie ma. Wydawało mi się po prostu. Tam widzicie, jest ten gość. I może wam pokażę. O! Kiedy przytrzymamy kółko, to ta bomba spinkowa wejdzie na przeciwnika. I po jakimś czasie, nie pamiętam dokładnie jakim, ale powinna wybuchnąć. No i możemy tak kilka na niego rzucić. O, jak widzieliście, troszkę ich rzuciłem. Pyk. Pyk. No i powinienem dostać teraz update. God damn it. Seriously, dude. No dobra. Po prostu rozwalę tych ninja moją muszką. You seem to be tied up at the moment. I can come back later. Wait, I can't let my minions see me like this. Well, if you tell me the whereabouts of the eye, perhaps I can be persuaded to let you go. Fine. I was told to send it to Countess Ivana Ladebolts on Glaciara. I see. Thank you for the information. I thought you were going to let me go. And I thought you would try to kill me if I did. So I opted not to. Taste my laser, Agent Clank. No to w sumie chyba będzie 4 odcinki z bonusów, bo jeszcze są te pojazdów. I love the smell of destruction. So, this is where the battle took place? Yes, someday your grandchildren will read of my exploits here. Wait, do robots have grandchildren? Or even children?
No matter. Soon the entire galaxy will know of my greatness, thanks to the biography you're writing. Whatever your name is. I am biography analysis robot Neo 8 Yellow. So, Bernie it is. It all started when I received a distress call from the Asianikian Knights saying that they needed a hero to combat the mechanical monster that had taken over their city. The winged menace was 50 feet high if it was an inch. Luckily, I noticed a nearby growth pad. I made a few quick modifications using a magnitudinal quantification on the vertex of an ellipse. Wait, that doesn't make any sense. Were you there, Nerdo? No, sir? I didn't think so. As I was saying, I adjusted some doohickeys and stepped onto the platform and immediately grew to gigantic size. I was now ready to battle the monstrosity. I tak, w tej grze sterujemy Quarkiem. Jego poziomy, no mniej więcej, to są też takie minigierki, ale on nie ma żadnych dodatkowych misji. I... Po prostu jego poziomy polegają na tym, że on przedstawia swoją historię robotowi, jakiego widzieliście w cutscence, który pisze jego biografię po prostu, no po prostu, no. Fakt faktem, no nie codziennie się widzi, żeby ktoś komuś biografię pisał, no ale... No ale się zdarza, no. No i to jest akurat walka z bossem. I po prostu ten boss polega na tym, że musimy ładować nasz laser, nasz super duper blaster, który po prostu pozwala nam na zadanie mu niesamowitych obrażeń temu, tej Godzilli całej. Ale no oczywiście wszystko jest wyssane z palca, jak widzieliście przed chwilą. Rozsadziliśmy całe to miasto i teraz Quark próbuje całą naszą chwałę tutaj zrąbać. Roboty ninja i po prostu ninjitsu, więc po prostu musimy roboty ninja rozsyłać do przekaźników mocy, żeby ich rozwalić i żeby rozwalić te przekaźniki mocy, żeby ta Godzilla, nie wiem w sumie co zrobiła. Kiedyś w sumie chciałem tak poczekać i zobaczyć, czy coś się stanie, jak nie będę nic robił. W sensie, oczywiście będę rozwalał te roboty ninja, ale nic nie będę z nimi poza tym robił. Ja nie będę ich rozsyłał do tych przekaźników mocy, ani nic. Ale no po prostu nic się nie stało. Dobra, zanim to się odegra... Więc jak widzieliście w cutscence, cutscenka nam dała pomysł, jaką mieć lasery Godzilli. Że po prostu musimy iść do tej kuli disco. Wtedy on dostaje wrażenie za siebie. Zrąbałem znowu! Naszego blastera lasera musimy używać dopiero po tym, jak rozwalimy wszystkie te. Ha, nie jestem szybszy. A i możemy też normalnym naszym blasterem strzelać. Czesne. A, już nie masz gdzie uciec. Haha, prawie. Ups, to troszkę brało. Normalnie nie zostaje obrażeń na tym bossie, ale coś mi dzisiaj nie idzie chyba. Dobra, skrzaniej ode mnie, gościu. I to będzie już twój koniec, czy jeszcze będziesz walczył troszkę? To już twój koniec. So, that's what you want me to write?
That's my story, and I'm sticking to it. Where to next? Our next destination? Excitement! Oh, brother. Coś jeszcze chciałem mówić. No, zapomniałem w sumie. Aha, jest skill point za to, że rozwalicie wszystkie budynki w tej mini walce. Taka ciekawostka. Dobra, nie, i tu nie będzie żadnej walki. W sumie jest 25 minut. A to w następnym odcinku zrobimy. Więc dzięki wam za oglądanie. Już następny odcinek będzie w przyszłym roku. Jakkolwiek to nie brzmi. Więc co, no dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć. Pa.